Dzień dobry, witam Was wszystkich. Bardzo dziękujemy za przyjście i jesteśmy niezwykle, tutaj mówię o sobie i o zespole, który ze mną pracuje, czyli zespole młodych ludzi z DELAW, którzy najczęściej pracują na Wydziale Nauk Ekonomicznych, na Wydziale Socjologii, na Wydziale Administracji i Prawa. I jesteśmy generalnie w dosyć specyficznym momencie. Ja bym porównała może do takiego momentu, no wiecie, no zawsze są jakieś takie sytuacje historyczne. I taką sytuacją historyczną na przykład był listopad 2015 roku, kiedy program zrobiony przez firmę DeepMind AlphaGo wygrał z jednym z mistrzów w grę Go i wtedy generalnie obudziły się Chiny. I zobaczyły, jaka jest potęga sztucznej inteligencji. No i znowu mamy listopad, ale 2022 rok, kiedy wychodzi chat GPT. No, na tyle jest on atrakcyjny i na tyle jest on dostępny, że oczywiście jest w stanie pobudzić wyobraźnię milionów na całym świecie, ale przede wszystkim zaczyna pobudzać, wydaje się, wyobraźnię nas akademików, nas badaczy, wykładowców, bo no, należy postawić, możemy chyba postawić taką tezę, w sposób dramatyczny zmieni naszą pracę. Na dobre i na złe. Zobaczymy jeszcze. Są oczywiście, będziemy o tym mówili, o szansach, o potencjale, no ale też są niewątpliwie zagrożenia. Chciałam bardzo podziękować Krystynie Godlewskiej, która dzisiaj do nas przyszła. Może ciebie wywołam na dzień dobry. A potem wrócimy do rozważań o samym czacie. Przygotowana została dzisiaj prezentacja przez Wojtka Hardego i przez Łukasza Nawaro. Wojtek jest chory, no ale mamy technologię cyfrową, w związku z czym może się z nami połączyć. Cześć Wojtek. Cześć. Cześć. Łukasz się nie pochorował jeszcze. Dobrze, i Justyna, cześć, ty też nie. Cześć, nie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałam Państwa serdecznie powitać także w imieniu pana profesora Sławomira Żółka, prorektora do spraw studentów i wykształcenia. Jak Państwo wiecie, ja jestem pełnomocnikiem, jestem pełnomocnikiem rektora do spraw jakości kształcenia. I też osobą głęboko zainteresowaną przemianami edukacyjnymi związanymi z całą rewolucją, która się wokół nas dzieje. I bardzo się cieszę, że to spotkanie dzisiejsze może się odbyć. Chciałam bardzo serdecznie powitać, bo wiem, że są tu dzisiaj z nami członkowie Uniwersyteckiej Rady do Spraw Kształcenia. Jak Państwo być może wiecie, to jest takie ciało uniwersyteckie, które zajmuje się między innymi określaniem strategii edukacyjnej Uniwersytetu i dla nas, dla członków tej Rady, to spotkanie też jest bardzo ważne. Więc bardzo się cieszę, że ono w ogóle dochodzi do skutku, ale cieszę się też, że jest pierwszym, jak rozumiem, z całego cyklu spotkań, gdzie będzie można różne aspekty związane nie tylko, może przede wszystkim, ale nie tylko ze sztuczną inteligencją i jej obecnością w edukacji i nauce poruszać. Powiem, proszę Państwa, to jest tak, że to jest tylko jeden z elementów bardzo szerokiej dyskusji o przemianach kształcenia uniwersyteckiego, gdzie sztuczna inteligencja jest tylko jednym z czynników, bardzo istotnych, ale i wpływających na szerzej w ogóle na tło, w którym to kształcenie uniwersyteckie się odbywa, ale tylko jednym z czynników. I żeby lepiej zrozumieć też działanie tego jednego czynnika, to warto czasami spojrzeć na to szerzej, spojrzeć po prostu na system, w którym to kształcenie uniwersyteckie obecnie się odbywa i będzie się odbywało przez kolejne lata. I my mamy takie mocne poczucie, kiedy mówię my, to mam na myśli tu i władze uniwersytetu, i różne ciała uniwersyteckie, które zajmują się edukacją, właśnie URK, właśnie Komisja Senacka do spraw studentów, doktorantów jakości kształcenia, rady dydaktyczne wydziałów i wiele, wiele innych miejsc, gdzie bardzo mocno odczuwamy, że przyjdzie nam się za chwilę zmierzyć z jakąś dużą rewolucją w kształceniu uniwersyteckim, która postawi pod znakiem zapytania tak naprawdę dotychczasowe fundamenty tego kształcenia i każe nam je w jakiś sposób przeformułować,
w bardzo różnych wymiarach. Od programów kształcenia, po formy tego kształcenia, formy studiów, mikrokształcenie, mikrokwalifikacje, to sposób oceniania, bardzo ważny problem procesu dyplomowania i tak dalej, i tak dalej. Tu mogłabym wymieniać jeszcze bardzo wiele czynników. Na pewno Państwo sami też już je identyfikowaliście, czy widzicie, że dzieje się dużo w tym obszarze. Więc traktuję to dzisiejsze spotkanie i ten cały cykl jako bardzo ważny głos, który pomoże w pewnym takim myśleniu systemowym. Z jednej strony pewnie pomoże też indywidualnie nauczycielom, akademickim studentom trochę się odnaleźć w tej specyficznej i w tej specyficznej formie, jaką jest ChatGPT i w ogóle w różnych formach sztucznej inteligencji, ale też będzie gdzieś tam takim taką cegiełką do pewnego systemowego spojrzenia na kształcenie uniwersytecki. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za zaproszenie organizatorom. Dziękuję Państwu bardzo. Okej, więc prezentacja, która została przygotowana przez doktora Wojciecha Hardego i ja ją uzupełniłem, ona dotyczy uniwersytetów w dobie sztucznej inteligencji ze szczególnym uwzględnieniem właśnie ChatGPT/Bing AI, podobnych dużych modeli językowych. Więc ChatGPT to jest rozmówca, który stara się przewidzieć właśnie, co chcemy usłyszeć i zgaduje, co chcemy usłyszeć przy swoich wewnętrznych ograniczeniach. Te wewnętrzne ograniczenia zostały generalnie zaprogramowane tak albo eksplicite przez OpenAI lub Microsoft, lub przez tak zwany, lub przez taki reinforcement learning, uczenie się na podstawie tego, jak ludzie mają interakcje z tym czatem i dzięki temu sam system się uczy, jak lepiej rozmawiać z ludźmi. Potem ludzie oceniają dobrze, źle i idzie to dalej. I co ważne, to nie jest po prostu system, który kopiuje to, co zostało wcześniej napisane. Ten system uczy się, ma dla prezentacje. Ja tutaj przepraszam za duże uproszczenia, ale no to jest prezentacja o zastosowaniach, a nie o technice. Ma takie reprezentacje idei, także wieloznacznych idei w swoim mózgu. I znowu, to nie jest do końca mózg, ale to jest sieć neuronowa, która jest tym mózgiem inspirowana. Więc mniej więcej wiemy, co może ChatGPT, czyli może rozmawiać z człowiekiem, odpowiadając mu w ten sposób, w jaki ten człowiek chce. No ale właśnie, czego nie może i czym nie jest? Nie należy postrzegać ChatGPT jako człowieka. Nie można go tak antropomorfizować, żeby no właśnie myśleć o nim jako człowieku, na przykład gorszym człowieku, słabszym człowieku, głupszym człowieku. No absolutnie nie. Nie ma też własnej osobowości ani własnych poglądów. Jest dumą tego, co przeczytał. Różnice między ChatGPT a Bing AI są takie, że ChatGPT generalnie jest, wydaje się, mało emocjonalny. Natomiast Bing AI trochę udaje, że ma emocje, używa emoji, jest taki bardziej przyjazny. ChatGPT ma ograniczenia związane z korzystaniem z internetu, to znaczy nie może z niego korzystać. Natomiast Bing AI wspomaga się właśnie internetem. Jest w stanie sprawdzać źródła. Czasami jest bardzo przekonany co do swojej racji i nawet zbyt przekonany. To rozwija się niesamowicie szybko, tak? Jakbyśmy
mieli prezentację miesiąc temu, no to o Bing AI nie pamiętam, czy byśmy w ogóle nie mówili, czy byśmy mówili znacznie mniej, bo miał większe ograniczenia. Dodatkowo parę dni temu, parę tygodni temu Facebook wypuścił swój model alternatywny i jego, oprócz tego, że no, ten model jest też ogromny i też ma bardzo duże możliwości, jest nawet do uruchomienia na lokalnych, własnych komputerach. Szczególnie jeśli ktoś ma Maca, MacBooka Pro, to jest w stanie uruchomić nawet największy model po prostu z tutoriala, wpisując kilka komend, działa lokalnie. Więc to się niesamowicie szybko rozwija. No, ale to nie jest koniec sztucznej inteligencji. To jest bardzo mały wycinek sztucznej inteligencji. No bo wcześniej mieliśmy taki tradycyjny machine learning, którego zresztą tutaj od kilku lat uczymy na wydziale, na Data Science and Business Analytics. I mamy modele, które robią dużo różnych rzeczy, tak? Które generują głos, które generują obrazki. Obrazek, który reklamował tę prezentację, został stworzony przez Midjourney. Midjourney tak stara, Midjourney tworzy obrazki, które są nierealistyczne, które są wyraźną sztuką. I jeśli ktoś uważa, że no okej, ale to jest nierealistyczne, więc to jest takie uproszczenie, no to tutaj są obrazki, które są wygenerowane, te dwa obrazki, oczywiście pole, są wygenerowane na lokalnym komputerze. Wygląda realistycznie. No ale moglibyśmy teraz przejść do bardzo filozoficznych rozważań, tak? Na przykład, co to jest sztuka w ogóle. Ale no jesteśmy na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Ten cykl jest organizowany we współpracy z innymi wydziałami nauk społecznych i dla nauk społecznych właśnie te duże modele językowe są najbardziej istotne. To, że współpracujemy właśnie między naukowcami z nauk społecznych, to jest DELA-WW, którego właśnie dyrektor zarządzający jest profesor Świedziewska. I trochę mieliśmy wrażenie, że jesteśmy dość późno, że to już jest na takim poziomie, że wywarło wpływ na uczenie, co postaram się pokazać. Ale z drugiej strony mamy dużo nowych materiałów, mamy pierwsze wnioski. Postaram się przedstawić to możliwie właśnie aktualnie. Opieramy się na sugestiach ekspertów od nauczania, na naszych własnych interakcjach z AI, na tym jak czytamy, jak inni współpracują z AI, czy też na teorii ekonomii po prostu. No ale to dlaczego studenci przychodzą do nas? No wielu studentów przechodzi na uniwersytet, to jest na pewno jeden z podstawowych celów, tak żeby poprawić sobie pozycję na rynku pracy. I akademicy studiują proces automatyzacji od lat. Takim pierwszym, takie pierwsze badanie to jest Acemoglu i autor, tak, w 2011. I oni pisali o routine biased technological change, tak? Czyli te zawody, które miały być rutynowe, miały być zautomatyzowane, a te, które wymagały właśnie edukacji, takiej kreatywności, miały nie być. I myślę, że każdy słyszał o tej stronie We Do Not Take My Job. Jest oparta na badaniu Kleja i Osborna z 2013. I do prac, które na pewno miały być niezautomatyzowane, należał psycholog i choreograf. To prawdopodobieństwo miało być mniejsze niż 1%. I wszedł ChatGPT. ChatGPT jest w stanie być psychologiem jako terapeutą.
Tak, pisemy, że ma udawać psychologa behawioralnego i udaje psychologa behawioralnego. Ludzie z tego absolutnie korzystają. Jej argument przeciwko temu, oczywiście można mieć wiele argumentów przeciwko temu, na przykład, że no dobra, ale to jest tylko tekst, a jeszcze w terapii ważna jest mowa ciała, ważna jest mimika. To no, można się zgodzić oczywiście, ale ChatGPT jest, no cóż, 1000 razy tańszy niż psychologii. Tak? No dobra, przez miesiąc, jeśli mamy ChatGPT Plus, no to jest wciąż mniej niż jedna sesja, tak? Niż jedna godzina. Jeśli mamy holografu, to znowu. Tutaj wziąłem przykład, który akurat miałem w głowie, czyli taki utwór, który był bardzo dobry, ale została do niego zepsuta choreografia i przez to bardzo uzdolniony zespół przegrał eliminację chorwackie do Eurowizji. I zapytałem się ChatGPT, jak zrobiłby choreografię. Zrobił coś, co było znacznie lepsze niż to, co ten zespół wymyślił. I to jest wspaniałe jakby, tak, nie? Bo ludzie mogą być wybitnymi muzykami, ale nie mają talentu w choreografii, nie mają talentu w pisaniu tekstu. Pisanie tekstu też absolutnie AI może tutaj pomóc. Wrzucamy to do Stable Diffusion, tekst wygenerowany przez właśnie ChatGPT, wrzucamy do Stable Diffusion, Stable Diffusion generuje nam to, jak ciało powinno wyglądać, możemy to modyfikować i pracują nad animacjami w Stable Diffusion. Więc tutaj nie zostało to może w 100% automatyzowane, ale jesteśmy w stanie, ale to jest kwestia kilku miesięcy. To już nawet nie miga te najlepsze wersje. Ale to badanie, no, czyli co, jeśli zawody, które miały na pewno nie być zautomatyzowane, zostały zautomatyzowane, to no to jest koniec człowieka, wszystko zrobimy roboty. Nie do końca. W tym badaniu ogromne prawdopodobieństwo automatyzacji miały takie zawody jak kucharz, stolarz, fryzjer, pracownik budowy. No i po 10 latach jesteśmy praktycznie w tym samym miejscu, co wtedy. Nie widać automatyzacji tych zawodów. Ale żadnego z tych zawodów no, nie uczymy na uniwersytecie. Powstaje nowa literatura, która odpowiada na błędy starej. No, to jest nauka, tak? To jest proces, w którym staramy się dowiedzieć coraz więcej, w którym stare rzeczy mogą być falsyfikowane. Tak? To polega trochę na falsyfikacji. Badanie Feltena i innych adresuje niektóre z tych błędów. Ten psycholog chociażby jest jednym z tych zawodów o największym prawdopodobieństwie nie do końca automatyzacji, ale wpływu AI na jego wykonywanie. Zostało to badanie zaktualizowane teraz po powstaniu ChatGPT. I na samej górze list zawodów, które mają być zautomatyzowane, na które wpływ ma wywrzeć edukacja, sztuczna inteligencja, są zawody w edukacji wyższej. Czyli nauczyciel literatury, nauczyciel języków obcych, historii, prawa w tej edukacji wyższej, tak? Postsekundarii. Przy tym, jak wiemy z tego badania z 2013, badania mogą być błędne, szczególnie jeśli dotyczą przyszłości. Badanie z 2013 dosłownie nazywało się The Future of Employment, więc myślę, że można je krytykować za to, że nie przewidziało przyszłości. ChatGPT, jakbyśmy mieli stworzyć taką ogólną teorię, co może zrobić, on rozwiązuje zadania intelektualne nie wymagające szerokiego kontekstu, natomiast jest w stanie łączyć rzeczy. Łączyć rzeczy w oryginalny sposób, tak sposób, który nigdy te idee nie zostały połączone. No właśnie, więc
jakie jest to zadanie dla człowieka, dostarczenie szerokiego kontekstu. Czy praca wszystkich polega na dostarczeniu szerokiego kontekstu? No właśnie nie. Spora część pracy to jest pisanie tekstów, gdzie oczywiście to jest dokładny cel dużych modeli językowych. Więc jakby nie obawiałbym się, że dobrzy prawnicy, dobrzy ekonomiści, dobrzy lekarze, czy dobrzy pracownicy IT zostaną zautomatyzowani teraz, czy w niedalekiej przyszłości. No ale co, gdzie jest klucz bycia dobrym? Tak, pisanie testów, automatyzacja testów, to jest fantastyczny podjęcie z GPT z tym taki. Z pisaniem pism do sądów też może coś GPT rozwiązać. I eksperyment, który przeprowadzili naukowcy z MIT, pokazuje przyspieszenie zadań związanych z pisaniem o 37% przy jednoczesnej poprawie jakości. Eksperyment GitHub Copilot, przeprowadzony właśnie na tym GitHub Copilot, więc może być trochę nieobiektywny, pokazuje przyspieszenie zadań związanych z programowaniem o 55%. Co ciekawe, właśnie w tym pierwszym badaniu od MIT wyszło, że większy postęp jest u tych osób właśnie o słabszych umiejętnościach, czyli to trochę spłaszcza tę strukturę jakości wyniki. Skoro z zadaniami w pracy sobie radzi, to radzi sobie pewnie też z zadaniami akademickimi. No i absolutnie tak jest. Jest blisko zdania egzaminu końcowego lekarskiego w Stanach Zjednoczonych. Też jest zaraz pod progiem z egzaminów American Heart Association. I co ciekawe, z tym tam są dwa egzaminy. Jeden jest ogólny, który dają wszyscy, tak jakby, który mogą zdawać nauczyciele. I drugi jest niby trudniejszy, bardziej wyspecjalizowany dla lekarzy. I z tym ogólnym testem radzi sobie gorzej niż z tym testem szczegółowym, niby trudniejszym. Właśnie być może dlatego, że czasami trzeba dobrze zadawać pytania. Kursy prawnicze jest w stanie zdać, zarządzanie jest w stanie zdać. Nie idealne, tak? Więc jeśli to mamy piątkowych studentów, to ChatGPT tak dobrze nie będzie, bo ci piątkowi studenci są w stanie dostarczać kontekst. Jeśli mamy trójkowych studentów, no to właśnie ChatGPT jest mniej więcej na ich poziomie, albo nawet trochę lepiej. Prowokacyjnie można zapytać, a co jeśli uniwersytet nigdy nie usłyszy czego przydatnego? I więc no nie musimy się dostosowywać, bo to był tylko taki wiarygodny sygnał, że umiejętność, że człowiek, który zdał uniwersytet, który uzyskał dyplom, ma umiejętność, ma wyższą produktywność. No i to jest teoria signalingu, tak, czy my się jej na mikroekonomicznym. I to polegało na tym, że mamy pracowników, którzy są odseparowani, mamy tylko pracowników, którzy są odseparowani od siebie i pracownikom o wysokiej produktywności opłaca się zdobyć dyplom, ponieważ jest to relatywnie niskie kosztowe dla nich, a pracownikom o niskiej produktywności nie opłaca się zdobyć dyplom. No i jeśli tylko podnosi produktywność, tak, sztuczna inteligencja, jeśli jestem z tym pracownikiem, no to super, tak? Jedyne co musielibyśmy dostosować, to koszty, tak, żeby wciąż dla osób, dla tej grupy o niskiej produktywności nie opłacało się zdobywać dyplomu. I to jest jakby dobry argument, tak? Osoby, które zdobyły dyplom, zakładamy, że mają wyższą inteligencję ogólną oraz
jest to dobra demonstracja, że umieją skończyć bliżej wojny. Co tego sztuczna inteligencja, tak jak powiedziałem, zrobić nie może, bo nie może nie ma tego szerokiego kontekstu. Z drugiej strony mamy metody prób i błędów, taki mindset hakera, nie hakera, który łamie zabezpieczenia, tylko hakera, który stara się dokładnie zrozumieć, jak system działa i uczy się samemu tego systemu. Działanie w społecznościach internetowych, udowadnianie wiedzy open source'owe, no bo jeśli ktoś będzie chciał zatrudnić, jeśli jakaś firma będzie chciała zatrudnić osobę do działania na dużych modelach językowych, to pewnie zatrudni tego Bułgara, któremu udało się zrobić działanie dużego modelu tego Facebookowego na zwykłym laptopie. Tak, dyplom uniwersytecki, nawet z informatyki, nawet z data science, nawet z MIT, nawet z MIT o uczeniu głębokim. Tego nie dam, tego no, nie pokażę. Studiujący już wiedzą o sztucznej inteligencji. Ja zwracam uwagę zawsze, żeby ludzie podawali źródła. Na prowadziłem w zeszłym semestrze zajęcia z wprowadzenia do programowania w języku Python i jedna osoba jako źródło właśnie podała ChatGPT, że wspierała się przy tworzeniu projektu tym czatem. Kolega nauczył się Pandas, czyli do oprogramowania do obrotki danych, nie z tutoriali, nie z uniwersytetu, tym bardziej, ale z ChatGPT, zadając pytania, jak coś zrobić. Ja tam oczywiście pomogłem coś odpowiadając na jakieś podstawowe, na jakieś niewiele pytań, no ale to była w zdecydowanej większości praca ChatGPT. I w Ameryce ankiety wskazują na od 17 do tam 20 kilku procent osób, które korzystały z ChatGPT. Trochę mniej niż 20%, jeśli chodzi o zaliczenia i egzaminy. To są dane ze stycznia. ChatGPT tak się szybko rozwija. Mamy Binga, więc te procenty są no, na pewno już wyższe. No i czy to jest etyczne, tak? To jest temat do dyskusji, który na pewno fajnie by było przedyskutować tutaj, teraz, tak, dzisiaj. Ale co sądzą studenci? Mniej niż 1/4 uważa, że to narusza zasady. 13% uważa, że nie może nigdy że korzystanie z ChatGPT jest zawsze ok, nigdy nie narusza zasad. No ale takie najpowszechniejsze jest, że gdy wykorzystamy do czegoś więcej pytania pomysłów. Bo do szukania pomysłów nadaje się ChatGPT doskonale, tak? Napisz 10 tytułów artykułów. Pierwsze reakcje od świata angielskiego, bo ChatGPT najlepiej działa po angielsku, są zróżnicowane od takiego zakazujemy wszystkiego po aktualizację kodeksów, regulaminów i tak dalej. Niektórzy musieli dostosować zadania zaliczeniowe, że już nie można było zaliczać przedmiotu esejem, bo ChatGPT sobie z tym radzi. Niektórzy dają ChatGPT jako autora tekstu. Science i Nature są przeciwne temu. Jeden z poradników stylu ostatnio napisał, w jaki sposób cytować ChatGPT, żeby nie dodawać tego do bibliografii, ale żeby było w footnote, tak? Żeby było w przypisie, że okej, ten fragment tekstu został wygenerowany przez ChatGPT dla takiego i takiego promptu. Jeśli
chcielibyśmy tego ChatGPT zakazywać, no to trzeba najpierw to jakoś wykryć. Są narzędzia, które starają się wykryć tekst napisany przez AI, ale one nie są doskonałe. Tak, nawet no, mylą się po prostu czasami i można je dość łatwo oszukać. Nawet jeśli będzie robiony ten system przez OpenAI, żeby dać taki znak wodny, tekst, który został wygenerowany, w jakiś sposób udowodnić, że można było w jakiś sposób udowodnić na podstawie tekstu, samego tekstu, że został wygenerowany przez ChatGPT od OpenAI, to można do innej sztucznej inteligencji wrzucić ten tekst i tej sztucznej inteligencji teraz zaprezentować. I już ten znak wodny zniknie. Jeśli prompt jest prosty, to łatwiej go wykryć. Jeśli jest bardziej złożony, to trudniej go wykryć. Czyli mamy taki wyścig zbrojeń. Z jednej strony narzędzia coraz lepiej wykrywają teksty napisane przez sztuczną inteligencję, a z drugiej strony ludzie muszą się używać tej sztucznej inteligencji coraz lepiej. No i ta technologia z nami zostanie i przede wszystkim ona wspiera produktywność. Tak, mamy tego nowego pracownika, który jest w stanie wyprodukować więcej tekstu, który jest w stanie wyprodukować lepsze pomysły szybciej. I studenci będą mieć do niej dostęp. Ostatnio komuś udało się puścić model, duży model językowy na telefonie. No to znowu możemy zabierać telefony jak w podstawówkach, ale to nie jest chyba najlepszy, nie jest chyba najlepsza droga. ChatGPT to jest kolejne narzędzie. Tak jak, nie wiem, jakiś język programowania, którego można się nauczyć, które można coraz lepiej stosować. Przy czym no ma pewne ograniczenia właśnie związane z tym kontekstem i twórcze myślenie jest w stanie wesprzeć twórcze myślenie i krytyczne myślenie też jest w stanie wesprzeć. Czy zastąpić? No chyba nie do końca, tak? Korzyści, jakie można z ChatGPT na uczelni mieć jako naukowcy. Napisaliśmy abstrakt, ale chcemy mieć fajny tytuł. Podaj 10 tytułów na podstawie abstraktu lub na podstawie wstępu. Lub podaj abstrakt na podstawie wstępu. Zwykle, jeśli napiszemy podaj więcej, czyli podaj na przykład 10, no to podaj 10, tak? I wśród tych 10 ta naturalna inteligencja, ta ludzka inteligencja wybiera ten najlepszy. Przyporządkuj prezentację na konferencji do sesji tematycznej. Właśnie dr Harder sprawdził to na przykładzie konferencji Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Ekonomicznych PIAM. I przeporządkowało bardzo fajnie. Zaproponuj pytanie egzaminacyjne na sesję dyplomową, zajęcia warsztatowe. Dodaj komentarze do kodu jakimś języku programowania lub wytłumacz, co on robi. Mamy coś, co nie wiemy, co robi. Jakieś na przykład wyrażenia regularne są zwykle trudne. Rzeczy w Perlu lub coś w jakimś języku programowania, którego po prostu nie znamy. Wrzucamy, wytłumacz to, tłumaczy nam, co tam się dzieje i jeszcze dzieli nam na tak z linijka po linijce. Streszczenia, metodologia prostym językiem, na przykład napisać tekst popularnonaukowy na podstawie artykułu. Jeśli chcemy wypromować naukę, to możemy uczyć, ChatGPT. Odeklej rolę uczącego i przekupującego z danego tematu. To znowu dr Hardy miał taki fantastyczny pomysł, o którym muszę powiedzieć, że żeby nauczyć dziecko tabliczki mnożenia, to niech ChatGPT odpytuje z tabliczki mnożenia i za dobre odpowiedzi dawał fakty o Pokemonach. Mamy łączenie przyjemnego z pożytecznym, tak?
ciekawe rzeczy, da się zainteresować, da się zainteresować tym dziecko bardzo, bardzo łatwo. Tak, tak ja marchewka, tak? Nie trzeba zdobywać kija, mamy marchewkę i ChatGPT jest to marchewką. Redakcja, korekta, dokumentacja, tłumaczenie. Napisz dokumentację, co podrobi, to tak samo jak w komentarzach. Z tłumaczeniami sobie radzi, z przygotowaniem maila sobie radzi. Na przykład mamy sytuację, w której nasz artykuł utknął w jakimś żurnalu i chcemy napisać maila. Ale ten mail powinien być grzeczny, żeby dobrze się nie obraził. Proszę. ChatGPT wygenerował maila. Brzmi bardzo fajnie. Ja bym go na pewno nie napisał lepiej. Bardzo miło. No właśnie. I napisanie maila zajęłoby mi czas po prostu. A tutaj nie zajmuje czas. No ale właśnie AI ma te ograniczenia. I tym głównym ograniczeniem jest kontekst. ChatGPT udziela odpowiedzi na podstawie kontekstu maksymalnie około 3000 słów. No, dużo uproszczenie, bo słowo to niż, bo ta jednostka, którą ChatGPT analizuje, to jest tokiem, a nie słowo. Ale to jest bardzo, to ma bliskie znaczenie, tak? Co to oznacza? Że może mieć w pamięci tylko kilka stron, napisać coś, co jest na kilku stronach spójne, ale powieści już nie napisze. Nie napisze kilkusetstronicowej powieści, nie napisze powieści kryminalnej, w której na 70. stronie jest jakiś hint, co to rzeczywiście popełnił przestępstwo, bo tego nie pamięta, tak? To człowiek powinien dostarczać rzecz. No i nie tworzy tych systemów. Powieść to system. Esej to jest jakaś zamknięta rzecz. Czyli potrafi łączyć klocki, ale żeby z tych kloc potrafi mi coś zbudować ścianę, ale żeby te ściany połączyć w dom, niekoniecznie. To jest sztuczna inteligencja, a nie sztuczny człowiek. To jest dla nas chyba dość niefajne, bo dla uniwersytetu chyba dość niefajne, jednak te wnioski z badania z 2013 okazują się dość błędne. No i takie ostrzeżenie, że brak wiedzy danej osoby, jak coś zrobić, nie oznacza, że nie da się tego zrobić. Bo być może da się, ale trzeba napisać lepszy prompt, być może da się, ale trzeba użyć lepszego narzędzia, innego narzędzia. Tak. I nie mam wątpliwości, że to jest trudne. Jak jeden czy dwa dni nie czytałem rzeczy o Stable Diffusion, o tym generowaniu obrazków, to po dwóch dniach już czułem się, jakbym splacił, jakbym nie wiedział, co się dzieje. Tak szybko się to rozbija i modele językowe też rozbijają się bardzo szybko. Tydzień temu, w sobotę, nie można było uruchomić dużego modelu językowego na prywatnym komputerze. Dziś można na telefonie. Zostało to uruchomione na Raspberry Pi, na takim malusieńkim komputerze. Czy niektóre czy zegarek potrzebowałby 4 GB pamięci? Nie wiem, nie znam się na zegarkach, czy ktoś ma 4 GB pamięci. Możliwe, że są trochę za małe, ale nie wiem, to trochę się nie duży zegarek. Może. Minimalizuje się generalnie technologia. Tak więc oprócz tego, że jest więcej, szybciej, lepiej, stabilniej, mądrzej, klatniej, to jest jeszcze może mniej myślę. Absolutnie. Idzie to w kierunku integracji z innymi rzeczami. OpenAI udostępniło API, żeby można było to właśnie integrować. Idzie to trochę w kierunku otwartego dostępu, open source. Meta udostępniła dostęp niby tak, że trzeba się zapisać i wtedy dostać zgodę.
ale udostępniła to tak luźno, że niektórzy ludzie podejrzewają, że w sumie oni chcieli, żeby te modele wyciekły. No oczywiście wyciekły. Jest coraz więcej alternatyw, partnerstwa z firmami, partnerstwa z bardziej wyspecjalizowanymi sztucznymi inteligencjami, tak? Czyli te duże modele językowe byłyby tylko takim interfejsem, przez które współpracujemy z małymi, wyspecjalizowanymi modelami. Czyli duży model językowy nie wykryje nowotworu, ale zapyta się małego modelu językowego, czy małego modelu niejęzykowego, ale takiego no, zwykłej CNN, jakiejś sieci neuronowej wyspecjalizowanej w wykrywaniu nowotworów, zwróci to, opisze wszystko dokładnie. I to ma naturalnie wpływ na nauczanie. I ja nie mam, mam pewne doświadczenie z nauczaniem, ale jednak myślę, że i talent, i doświadczenie jest większe, to bez zasięgu, więc oddaję tego. Dziękuję bardzo. No, ja nie mam takiego doświadczenia z pracą z algorytmami, jak ma Łukasz, stąd też mogę faktycznie powiem coś o wpływie na edukację i generalnie na naszą pracę. Może zacznę od tego, żeby opowiedzieć o swoim własnym doświadczeniu, a może o takim właśnie przykładzie poranku pracy, który mam z profesor Włoch, najczęściej, bo razem w biurko, biurko siedzimy. I ostatnio was zauważyłam, że tak, po pierwsze, jak mam coś do zrobienia, na przykład napisać mail, ja mam jeszcze dodatkowo dysleksję, więc wiadomo, że ja te maile piszę i ortograficznie, i stylistycznie źle. W związku z czym najczęściej mi się też jeszcze za szybko, więc mi się tam nie chce wracać, poprawiać tych błędów i tak dalej. Więc absolutnie teraz już nic innego nie używam, właśnie jak jakiegoś czata do napisania maili. Czyli jak dostaniecie ode mnie maila, który będzie ładnie stylistycznie napisany, będzie długi, będzie naprawdę rozbudowany, to znaczy, że to już nie ja pisałam, po prostu napisałam w paru słowach, co on ma mi napisać i wam wysyłam. To jest pierwsza sprawa. Druga, no to rzecz jasna, my często dostajemy zapytania od dziennikarzy o to, żeby jakieś wywiad, żeby jakieś, no najczęściej prosimy o pytania, żeby nam przesłali mailem. Tak, mamy pytania, ja mam przynajmniej te pytania. To obecnie, z tego powodu, że no niestety, one najczęściej dotyczą tego samego, a no chciałoby się trochę inaczej napisać niż w jakimś poprzednim wywiadzie, no bo oczywiście na temat gospodarki cyfrowej są jakieś ograniczone pytania, ilość tych pytań, czy rodzaje, no w ogóle generalnie wiadomo, że to są raczej takie kwestie ogólne, o które nas pytają dziennikarze. No więc teraz oczywiście, no to już jest bardzo prosta robota, copy-paste, rzucam do czata, odpowiada, przerzucam, lecimy dalej. Renata wymyśliła jeszcze coś lepszego, bo oczywiście to jest jedno, że tam można wymyśleć też tytuł artykułu, a można w drugą stronę. Znaczy, akurat uważam, że Renata wymyśliła ciągle lepiej te tytuły. Natomiast, żeby zacząć na przykład pisać taki abstrakt, to nie zawsze mamy pomysł i dane. No i to już też są narzędzia do tego, żeby no, bardzo ładny abstrakt napisać na podstawie tytułu. Mało tego, jeszcze znajdują, znaczy może znaleźć też źródła, tak powiem, czy zrobić jakiś porządny spis pod tą propozycję, którą daję. Więc zaczyna to zmieniać niewątpliwie nasze prace, nasze zadania i oczywiście zostaje takie podstawowe pytanie, czy to ta zmiana jest zmianą, która nam jako naukowcom, badaczom, wykładowcom, dydaktykom daje dodatkowe takie jak gdyby moc i robimy się taki superpower dzięki właśnie tym technologiom, no czy też zastąpi nas. Właściwie można powiedzieć, że to już nie mówimy o tym, że nas tak całkowicie będzie zastępować nas jako człowieka w pracy, tylko bardziej, że bardzo będzie zmieniać nasze zadania, a wręcz niektóre zadania zostaną całkowicie przejęte i oto możemy sobie po dzisiejszym, chociażby właśnie po dzisiejszej prezentacji już wiemy, jakie są te zadania, czy jakie są grupy tych zadań, gdzie my jako ludzie tak naprawdę nie jesteśmy w ogóle efektywni, no na przykład pisanie maili tych rozbudowanych. No dobrze, jest już, jeżeli chodzi o wpływ na dydaktykę, na sposób uczenia, no to już jest trochę artykułów na ten temat, są już jakieś próby wprowadzania badań i tak dalej. Możemy
dobrze określić jakieś takie główne trendy, jeżeli chodzi o wnioski z tych artykułów. Więc pierwszy to jest generalnie praca trochę taką, którą my też powinniśmy wykonywać nad sobą indywidualnie, to znaczy generalnie zmiana postaw i szukanie jak gdyby tych plusów i doceniania tego, co może nam przynieść w naszej pracy sztuczna inteligencja. I jak bardzo ta praca może się zrobić dzięki temu przyjemna, no bo najczęściej ona nam zabiera te zadania, które są no, nudne, powtarzalne, no, które ewentualnie chcemy wykonywać, na przykład przegląd maili z samego rana, bo to nas uspokaja, po tym jak wprowadzimy dziecko do szkoły, no to czasami może coś być, ale generalnie wiadomo, że wolelibyśmy, jak rano przychodzimy do pracy, mieć podane streszczenie z tego, co kto do nas pisał, na przykład, żeby nam taki czar wymyślił, do kogo powinniśmy odpisać. I to samo dotyczy, jeżeli chodzi o studentów, prawda, no to oni też mogą być zwolnieni z tych zadań, z tych części swoich zadań, które są zupełnie możliwe, niepotrzebne w edukacji, a które tak naprawdę nic nie ćwiczą. I przede wszystkim w myśleniu o tym powinniśmy też wejść w takie mniejsze zakotwiczenie na samych narzędziach, a bardziej na myśleniu o klucz przedmiotu, czyli mniej na samym zadaniu pod tytułem pisanie, czy pisanie tekstu, pisanie oprogramowania, czy szukanie czegoś tak dalej, tylko bardziej na przedstawianiu tego, co jest najważniejsze, czyli zrozumieniu mechanizmu, zrozumieniu istoty, nauczeniu krytycznego myślenia. Tutaj nawiązuje też do tego, czym się zajmujemy, mianowicie kompetencjami przyszłości. I to są te wszystkie kompetencje, które nam pozwolą funkcjonować na rynku pracy w środowisku ucyfrowionym. Czyli tam, gdzie my zaczniemy, tam, gdzie będzie ważne to, żebyśmy mieli kompetencje na przykład poznawcze, czyli te kompetencje, które uczenia się, na przykład w tym uczenia się cały czas, przez całe życie, takiego zainteresowania, ciekawości świata, żeby to wykształcać na przykład w studentach, natomiast mniej uczenia się na pamięć, czyli też mniej odpytywania z tego, no bo to przestaje być już istotne. Kompetencje oczywiście w tym wszystkim są też emocjonalne, taka inteligencja emocjonalna, radzenie sobie z problemami, radzenie sobie ze zmianami i tak dalej, i tak dalej. Wychodzę z tego tematu, bo to nie ma sensu. Wykorzystywanie, kolejny obraz taki wspólny, który się pojawia w tych artykułach, to jest wykorzystywanie AI. To znaczy, to będzie dla nas też przyjemne, jeżeli zaczniemy dostawać e-maile fajnie napisane, ale również prace dobrze napisane, dobrym językiem, tak? Przestanie nas to denerwować, że to nie jest po polsku, albo to nie jest po angielsku. Po prostu będziemy wtedy oczywiście sami też musieli się skoncentrować na istocie, na tym clue tego, co student czyta, czy tego, co chce nam przekazać. Natomiast mniej będziemy sprawdzać, czy są jakieś nieścisłości, czy jakieś stylistyczne błędy, czy cokolwiek. No oczywiście ja mam taką obserwację, to trochę może powiem szczęśliwie, że najczęściej z powodu, że ja nie widzę tych błędów stylistycznych, ortograficznych, więc nie widzę ich w pracach moich studentów, więc jak to idzie do recenzenta, to mam taką złośliwą opinię, że w momencie, kiedy recenzent nie rozumie, o czym jest praca, to właśnie na tych szczegółach będzie się koncentrować, których ja nie widzę. A teraz zobaczę, sztuczna inteligencja za mnie. To jest cudowne. No właśnie, więc to... No znowu, sztuczna inteligencja może być narzędziem również do samego nauczania. Możemy sobie uprościć życie dzięki temu i uprościć tą komunikację, interakcję, to doświadczenie, które budujemy ze studentem. I oczywiście do tego sami też no, potrzebujemy być otwarci, by tego używać, by się nie bać i tak dalej. No właśnie, to jest kolejny taki obraz, który się rysuje z tych opracowań dotyczących AI i dydaktyki, no to jest oczywiście obraz związany
obszar związany z zaliczeniami. Tak? To znaczy, obecnie najczęściej my na przykład zaliczamy przedmioty na podstawie testu oczywiście, przeprowadzonego egzaminu testowego. Ewentualnie, jeżeli to nie są jakieś podstawowe przedmioty, które nie prawda, mogą to być jeszcze dodatkowo w pracy, które prosimy, żeby studenci nam pisali, żeby nam oddawali ewentualnie jakieś prezentacje, żeby robili i tak dalej. No niestety, teraz zarówno test może zdać sztuczna inteligencja, jak również, jak wiadomo, może napisać nam pod takie proste może referat, ale to, tak już powiem, z mojego doświadczenia odpisywania na dziennikarzom, to wam powiem, że to jest tylko i wyłącznie kwestia zadawania jej dalszych pytań i rozwijania jej wypowiedzi, żeby tak dogłębiej. I to też naprawdę może na podstawie tego powstać całkiem sensowna wypowiedź pisemna. No więc to też po naszej stronie stoi wykorzystywanie tych narzędzi do tego, żeby pójść dalej i żeby uruchomić krytyczne myślenie, żeby uruchamiać kreatywność, że tak powiem, szereg komórki u studentów, co im będzie potrzebne w przyszłości. Natomiast nie jest to rzeczywiście bardzo proste. To są nowe w ogóle wyzwania, które będziemy mieli. No i oczywiście, czy to, co mówimy o wpływie na naszą pracę sztucznej inteligencji, jest przesadzone czy nie, no to możemy sobie za chwileczkę podyskutować. Oczywiście możemy mieć różne opinie i możemy w jakiś sposób się do tego różnie odnosić. Więc rzecz jasna, to jest niewątpliwie bardzo indywidualne. Natomiast my w Delabie, jako entuzjaści totalnie właśnie nowych technologii, no generalnie widzimy w tym niesamowitą szansę na to, żeby ta nasza praca stała się coraz ciekawsza, ale niewątpliwie też widzimy zagrożenia, jakie noszą, niesie za sobą właśnie wykorzystywanie albo też jak gdyby taka mało otwarta postawa i jak gdyby niewidzenie może zagrożeń, ale tych szans i też brak jak gdyby też takiej trochę, nieważne. W każdym razie, co jest ważne, niewątpliwie to jest fakt, że na naszą nierutynową pracę intelektualną nie ma takiego wpływu jeszcze i możliwa jest tutaj przy zastosowaniu sztucznej inteligencji poprawa efektywności. Oczywiście nie wszystkie rozwiązania, które można wprowadzać, które mają pomagać uczelni, czy naukowcom, czy wykładowcom, są możliwe na poziomie uczelni. To już jest tak. Jakie możemy mieć propozycje? Tutaj wypisane zostały już propozycje, które też możemy możemy przedyskutować co do tego, co można wprowadzać, jakie właśnie mieć podejście do tego, jak my po prostu możemy reagować. Pierwsza sprawa, co jest potrzebne, to niewątpliwie jasne stanowisko uczelni, czy też wydziałów względem AI. To znaczy sami sobie tak naprawdę musimy odpowiedzieć, co my chcemy. Czy z jednej strony uważamy, że są to narzędzia, które doprowadzą do tego, że studenci nie będą nabywać pewnych umiejętności, nie będą pewnych kompetencji, które będą im potrzebne w życiu później w przyszłym. Na przykład taką kompetencją jest kompetencja pisania, tak? Czyli umiejętność pisania w ogóle właśnie referatów, czy wypowiedzi. Może to też być, możemy to też dochodzić do tego wniosku. To jest trochę tak, wiecie, jak jest z prowadzeniem samochodów autonomicznych, czy prowadzeniem samochodami autonomicznymi. Czyli z jednej strony to jest tak, że samochody autonomiczne, oczywiście wszyscy mówią o tym, że to jest bezpieczne, że to będzie zdecydowanie mniej kolizyjne, znaczy w ogóle nie będzie prawdopodobnie żadnych kolizji, jeżeli prowadzimy w tych miastach.
i że człowiek tam będzie potrzebny tylko po to, żeby ewentualnie zareagować w ostatniej chwili. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli my będziemy jeździć tymi samochodami autonomicznymi, to po pierwsze ta reakcja w ostatniej chwili nie nastąpi, bo jadąc autonomicznym samochodem nie będziemy skoncentrowani w ogóle, ale również my jeżdżąc samochodami autonomicznymi, nie prowadząc samochodów, zatracimy pewne mechanizmy, zatracimy pewne umiejętności, które pozwalają prowadzić ten samochód. Albo też zatracimy, albo a w szczególności osoby, które nigdy nie jeździły, mogą nie być w stanie po prostu od tak, czy mają osoby, które mają niewielkie doświadczenie z prowadzeniem samochodu, mogą nie być w stanie od tak zacząć go prowadzić, prawda? Znaczy w momencie, kiedy ten autonomiczny im wysiądzie. I niedoświadczeni kierowcy nie poradzą sobie z trudnymi sytuacjami. To, co chcę powiedzieć, to jest to, że jeżeli my na przykład pozwolimy, żeby studenci korzystali w pełni, będziemy akceptować to, że będą korzystać z czatów po to, żeby pisać, po to, żeby zamiast same, tak, to doprowadzimy do tego, że faktycznie oni zapracą całkowicie tę umiejętność. Ważne jest stanowisko na przykład komisji do spraw etyki, żeby zadecydować, jakie właśnie może sztuczna inteligencja dawać wsparcie w pracy badawczej. I na przykład to dotyczy chociażby, o czym już mówiłam, tych bibliografii czy cytowań, tak? Żeby na przykład było powiedziane, że no bo już w tym momencie możemy uzyskiwać te cytowania bez tak naprawdę w ogóle samemu wynajdowania artykułu, czy też bez robienia osobiście przeglądu literatury. I narzędzia, są też narzędzia, które wprowadzają te cytowania do tekstu. I w tym momencie na przykład taka komisja może orzekać o tym, że jednak jest pewne etyczne byłoby czytanie tych artykułów, które się cytuje w artykułach naukowych. Czy na przykład też no, w ogóle no, jakby ograniczone używanie sztucznej inteligencji przy pisaniu artykułów naukowych, no, cokolwiek. No i oczywiście ważne jest to, że jest potrzebna decyzja co do tego, jak tak naprawdę, o czym już mówiliśmy dzisiaj, jakie zmiany powinny zachodzić w dydaktyce, w sposobie uczenia i czego wymagać od kadry. No tutaj przygotowane zostały ćwiczenia, które rozwiązuje JavaScript. Między innymi są to ćwiczenia z makroekonomii 1, z makroekonomii 2, też jest napisany esej w języku polskim. Są przykłady, które możemy zastosować bez problemu już narzędzia z typu ChatGPT. Także tutaj zachęcamy, dostaniecie oczywiście będą dostępny ten PowerPoint, żebyście mogli sobie sami wypróbować, jak to działa. Nasza propozycja, jakbyście chcieli, no to po pierwsze, co możecie zrobić, żeby, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to co możecie zrobić, żeby trochę poeksperymentować ze sztuczną inteligencją, no to przede wszystkim na przykład wykorzystać czat Bing, pewnie pierwszy z i zarejestrować się, no i właśnie po. Także zapraszamy serdecznie do dyskusji przede wszystkim teraz, do podzielenia się waszymi przemyśleniami z nami, żebyśmy też rozpoczęli może na uniwersytecie też taką debatę, która no właśnie doprowadzi nas, czy jako uczelnie, do wprowadzenia jakichś sensownych rozwiązań w dobie tej transformacji, która teraz ma miejsce. Dziękuję bardzo. Tomek. Pierwsza decyzja to jest kompetencje, które mamy na to WEN. Właśnie zrobiłem jeden z zadań oparty o tabel i będziemy teraz analizować.
powtórzę trochę za mało historii, za mało filozofii i tak dalej. Dlatego lubię bardzo i też data science. Dlatego lubię bardzo głębiej ćwiczyć. Po pierwsze, jaki popyt zaspokaja ten czas, dlaczego jest taki popularny? Tu trzeba do historii, do teorii informacji, do Herberta Simona. Mamy teraz kłopot zewnętrzny, no, to znaczy, że jest nadmiar informacji, chyba nie panujemy. Czas bardzo ładnie agreguje tę informację. Jest to zapotrzebowanie po prostu ponęliśmy w informacji. Teraz mamy podaną syntetycznie sposób uporządkowany, ale... Bardzo dobrze tak to rozumiem. Bardzo dobrze tak to rozumiem, ale źródło. Jest coś takiego, że to jest z uczelni, ze wzmacnianiem i tak dalej. Te algorytmy były od 30, może 40 lat gotowe. Tylko trzeba było poprawić, interpretować i tak dalej. Historycznie pierwszym czymś takim nie był, no, nie wiem, czy kojarzą Państwa eksperyment Sokala. I tam był generator tekstów postmodernistycznych, które zostały opublikowane. I on, to jest 20 lat temu, zwykle, no może bardziej zaawansowane, ale model jest gotowy o łańcuchy Markowa, najprostszy możliwy system. I teraz jest coś takiego, że jakby to mamy nadbudowę. I teraz, no, dlaczego będziemy, studenci będą to stosować? Dlaczego my będziemy to stosować? I teraz, no bo Henry Kissinger, on jeszcze żyje, ale jak mówię, właśnie kłopot związany z narracją. To znaczy, jeżeli my wierzymy, że sztuczna inteligencja, a to nie jest sztuczna inteligencja definicyjnie, jest w stanie coś zrobić lepiej za nas, to właściwie po określeniu tego własnego człowieczeństwa. I tutaj jest coś takiego, że to można im zauważyć. To znaczy, zaczynamy przez to, co się działo w Facebooku i tak dalej, zaczynamy żyć w bankach informacyjnych, które dostarczają nam takie informacje, które mamy na tym. Zgadzamy się, pochodzi banki informacyjne. I teraz jest problem z czymś takim jak wiedza kolektywna. Wiedza kolektywna nie powstaje, ona powstaje przez uśrednienie, ale powstaje przez uśrednienie bardzo skrajnych informacji, postaw i tak dalej. Jeżeli teraz będziemy mieli takiego podpowiadacza, to będziemy mieli średnią uśrednienie. Zero postępów. Ja coś takiego nie jestem w stanie jakby określić. Pójść dalej, po prostu nie będzie, dlatego że dostaniemy dodatkową informację. Dla mnie to jest straszne, że się okaże, że wszyscy będą ładnie pisać. Właśnie ja, że... Przepraszam, chyba ty też masz. Ja też. To samo mam i tak dalej, to jest fajnie, ale wiadomo, że jeżeli jest tekst, student nie przynosi tekst, który jest po prostu żałosny, to ja wiem, że on to sam napisał. Proszę na przyszłe ja sobie początku. Tak, jest, jest taki płyn i tak dalej. Nie, żałosny, ale widać postęp. Ale jeżeli ja dostanę taki tekst wypieszczony i tak dalej, to wiem, to jest, nie wiem, czy on został poprawiony przez czar, czy to był... No ale to właśnie musi tak, czy to w ogóle z związku z tym, że będę nadać tekstu, gdzie w ogóle ja to napierdzę, jak zmienić... No właśnie trzeba zmienić narrację, moim zdaniem. Jeżeli mamy uczyć studentów, to zacznijmy od pewnej idei narracji, co my chcemy osiągnąć. To znaczy, jeżeli zbudujemy narrację, że i tak wszystko lepiej zrobi czar, No to nie wszystko, właśnie trzeba w drugą stronę to odkryć. On ma nas uzupełniać. On ma nas uzupełniać, czyli zmienić narrację, że nie jest teraz, nie staniemy się od danej literatury, tylko zmienić narrację na zasadzie twoje doświadczenie jest czymś niezwykłym,
spróbuj to wykorzystać, bo to daje nam zadanie, które było na egzaminie, które trwało 10 dni, 15 dni, w tym przypadku, polegało na tym, że były trzy części. Jedna część to było po prostu przepytanie z nadany temat, akurat teraz ten matem wiodący mi jest wojna i mikroekonomia, jako się od razu widzę, że to jest nie do to jest mało informacji. Jest mało literatury, jest to te same, powtarzające się. Tak, ale ja mówię o wojnie między teoretycznym, mikroekonomii. A my nie chcemy, ekonomiści nie traktują ekonomii jako remedium na wojnę, więc nie chcemy mieć wojny. A więc druga część to było właśnie ten sam temat, tylko na jakiś samodzielny. Więc jest możliwość porównywania tekstów. No i teraz robimy taką ankietę PO, która ma pokazać, na ile studenci się swoili, na ile korzystają i jak właśnie te kwestie etyczne i tak dalej, jak oni to widzą. Więc to jest ciekawe, ale jest takiego, że właśnie ten krytyczne myślenie. I tu jest problem. Żyjemy w świecie zestandaryzowanym. Trzeba jeszcze to wzmocnić. Standaryzacja. Jakby ten tekst będzie troszkę mniej wypłacony, przegra publikacja i tak dalej. Ale będziemy mieli sterylne, te same, uśrednione, zamknięte źródła. Problem. Jak można sobie z tego, by każdy czas przed tym czatem był stronowany bardzo szybko, żeby to obrazek z rodzin śmiercią, być rasistowski i tak dalej. Drugi jest w tym zabezpieczeniu. To jest jedno, ale jest teraz źródło informacji. Jeżeli my uśredniamy, no to teraz paradoks opera, że możemy być nietolerancyjni w stosunku do nietolerancyjnych. Czy czat będzie korzystał ze wszystkiego, czy z tego, co my zaznaczymy jako wiedzę, to my, tak per saldo, w jakimś tego określamy, która wiedza jest, jeżeli coś zostało w Science Nature opublikowane, to ok. No, ale co potem? Czy tu to jest, i znowu zakleszczamy się, nie ma tego odejścia od sprzętu. Także jest to tylko problem, moim zdaniem, teoria informacji, teatry metodologii, to trzeba mocno podkreślić. I wiedzę kolektywna. Ja widzę jedno pytanie, bo chyba o studiach jako zdolności do realizacji dużego projektu i myślę, że to jest pojedynczy projekt, no to też nie jest coś takiego, że wpisanie tych wszystkich małych, tylko po drodze by było wprowadzić tego dla swojego zdania. Jeżeli my chcemy nawet zbudować powieści, to musimy pisać rozprawki. Myślę, że to jakby dlatego broniłabym jednak wymagania pisania jak pisania samodzielnego jako budowania właśnie umiejętności myślenia potem większych jakichś jednostkach tekstu niż te dwie strony na samym początku, które się tworzy. Więc to jest jedna sprawa, a druga sprawa, z której jesteśmy na wydziale nauk ekonomicznych, to chciałam zapytać, co myślicie na temat tego, jaki będzie model finansowania tych wszystkich modeli, bo jak rozumiem, na razie jesteśmy na etapie, kiedy wszyscy chcą lubić ich używać, wszyscy chcą ją dostępnie za darmo, ale jeżeli zastanowimy się na tym, jak nasuwania są wartki z reklam, tak, to sytuacja, w której w modele będą wdrożone reklamy, tak, że to będzie dla nas w ogóle nierozpoznawalne i będziemy z tego korzystać w ramach szkolnictwa wyższego, wydaje się bardzo niepokojąca, a z kolei sytuacja, w której byłby to model bardziej subskrypcyjny, z założenia wykluczy jednostki, wszędzie po dostanach jednokrotnymi chwilami, prawdopodobnie, jeżeli będą mogli właśnie pozwolenia sobie na to. Więc zastanawiam się, jakie macie przewidywanie i wiadomo, zakładając, że one mogą się odbyć mylne za 10 lat, ale co myśli na temat tego, w jedną stronę to pójdzie w ogóle. Może o tym eksperymencie z Hele, bo on nie o eksperymencie z Hele dokładnie, ale o tym, że rzeczywiście, łańcuch markowy może pisać szybko postmodernistyczne rzeczy. ChatGPT może pisać szybko rzeczy
mądre w jakiś sposób. O ile ma dane, mądre. O ile ma dane, ale te dane właśnie możemy dostarczyć jako kontekst i wtedy opłacalne, jeśli mielibyśmy stary system tak totalnie, staje się masowa produkcja paperów. Prostych, takich, które są minimalnym zwiększeniem wiedzy, szczególnie jakbyśmy sumowali punkty, tak? To publikujemy 10 paperów za 70 punktów. Żaden nie daje dużo wiedzy. Każdy jest regresją liniową na czymś i potem czat pisze nam praktycznie wszystko. Zaśmieszamy w journale. No i edytorzy muszą to na tej razie powiedzieć, tak? No bo to jest racjonalne działanie jednostkowe. No to tak, dokładnie. Co do myślenia, co do tego pisania, no to ja się zastanawiam nad taką gęstością tekstu, powiedzmy. Bo pisanie można to samo napisać na pół strony i na cztery strony. Tworzenie narracji, no to jest się do sobie teraz. Tworzenie narracji. Twórcy zresztą tych wszystkich modeli, które są trochę historyczne, jeden z tych twórców modeli językowych powiedział, że jeżeli zabierzemy człowiekowi zdolność tworzenia story, czyli narracji, to dostaniemy małpę na ten. No tak, niedosłownych materii. Czyli po prostu, jeżeli zabierzemy umiejętność tworzenia narracji, storytelling ludziom, właściwie cofniemy się do poziomu bardzo. I to twórca tego jednego jeden z bardziej znanych twórców właśnie tego tych modeli językowych. Okej, tak się odnosiłem do tego, co do tego, myślałem, że to Asia powiedziała o tych rozprawkach w gimnazjum, czego no bo studenci dostajemy coś na wejściu do uniwersytetu i potem przekształcamy to w coś na wyjściu, ale to, co jest na wejściu, no nie mamy na to wpływu, tak? To zauważyła profesor Słowakowska, która jest w ogóle pomysł, która miała wpływ w tym pomyśle Deba, że ludzie bardzo boją się wyrażać własne zdanie. I to jest efekt klucza, tak? I my na uniwersytecie nie mamy wpływu na to, że matura wygląda tak, jak wygląda, że matura z biologii i chemii jest kompletnie niedostosowana do tworzenia przyszłego lekarza, że matura z polskiego jest kompletnie niedostosowana do tworzenia kogoś, kto jest w stanie współpracować z ChatGPT, żeby stworzyć dobrą narrację, bo narracja jest nieistotna. Z matematyki, no to może jest trochę inaczej, no bo to jest ChatGPT, jednak nie radzi sobie z matematyką aż tak dobrze, ktoś trochę sobie radzi. No i są oczywiście inne modele. Już właśnie prawda matematyka powstały, czyli to jest kwestia matematyki, zostało oprogramowane, czyli dowody. Czyli już tam kilka dowodów zostało udowodnionych przez sztuczną inteligencję bez udziału człowieka. Tak, no bo starałem się na slajdzie starałem się trochę uprościć sposób myślenia o sztucznej inteligencji, że to rozwiązywanie zadań intelektualnych nie wymagających szerokiego kontekstu, ale umie włączyć rzeczy w oryginalny sposób. I właśnie dowody to jest włączenie rzeczy w oryginalny sposób. Ja o tym myślę tak dość matematyczno-fizycznie jako o wektorach. Każda idea to jest wektor i możemy dodawać te wektory. I sztuczna inteligencja stworzyła idealne wektory, idealnie reprezentujące koncept,
i jest w stanie połączyć wszystko. Tak? Ta choreografia, którą tutaj napisałem, napisałem, że tam ma być choreografia i ma reprezentować burzę. I rzeczywiście ta choreografia, że to jest opiesem o burzy. I choreografia reprezentowała dobry sposób burzę. I mamy wektor taniec i wektor burza. I możemy je dodać. To jest sposób trochę bardziej matematyczny. Wektory w głębokim uczeniu maszynowym, w głębokich sieciach neuronowych, które są wykorzystywane w przedmiotach, no nie są tak tworzone. To, co ja tworzyłem na własnym komputerze, to płytkie sieci neuronowe, dzięki którym mamy wejście, wyjście, czyli na podstawie słów po okolicy przewiduje dane słowo i dostajemy wektor. Jeden wektor i pomysły możemy porównać. Co jest najbardziej podobne do X? To, co ma najmniejsze, to, co ma kosinus między tymi wektorami najbliższy jeden. I dzięki temu, że zeszliśmy z tych jednowymiarowych, no, nie jednowymiarowych, i posedwymiarowych wektorów, do złożonych, bardziej złożonych sieci neuronowych, no to jest w stanie zrobić wszystko, ale wciąż upraszczając, to są wektory. Matematyka trochę chyba pomaga. Bo to no właśnie, czy w ogóle da się wytłumaczyć sztuczną inteligencję prosto? No, możemy zapytać sztuczną inteligencję. Jakby wytłumaczyła sama siebie w tylu takim, żeby pięciolatek zrozumiał, żeby student zrozumiał. No tak. Tak, kolejne zadanie, możemy to nawet teraz zrobić, tak? No, ale właśnie, w stylu, żeby socjolog zrozumiał, żeby prawnik zrozumiał, jak to jest dla innych... No bo... To są. Ludzie ma różne odpowiedzi. To jest jednak jakiś. Jak bardzo się lubimy. Tak, że to jest połączenie, to jest wszystkie połączenie wektorów, z czym radzi sobie bardzo dobrze. Może jest lepsza, właśnie. Tylko, że zarówno jakby nazwa tego całego wydarzenia, no, zapytaliśmy się tą inteligencję, miała dużo pomysłów, które były ok, ale ostatecznie wymyślił to obecny człowiek. Nie. Bez, jakby, widząc to, co tutaj pierwsza wymyśliła, ale tworząc to, moim zdaniem, lepiej. Jakikolwiek pomysł z tym, który się tu... Chciałabym się z tym podejść. Bo na razie moja intuicja jest taka, że wychowamy się ze względu na skalę, że efekt sieci wręcz nie będzie taki, który nie będzie ogólnie dostępny. Tylko oczywiście, no, jakoś będzie musiało być finansowane, no i to będzie mało być sprawiedliwe. Ale co jest ciekawe, to jest to, w jaki sposób regulatorzy, czyli pewnie państwo, swoich terytoriów będą reagowały na stosowanie tych inteligencji. Właściwie, tak naprawdę, z perspektywy tego, w jaki sposób ona zmienia naszą pracę, jak zmienia w ogóle mechanizmy gospodarcze i społeczne, to jej będzie narzekało opodatkowanie dosyć mocno. Więc na przykład. A może po prostu jedynym sposobem, żeby za to zapłacić, jest płaca, tak? Zonby korporacji. No właśnie, wtedy, które pojadą na Mars, oczywiście polecam, przepraszam, na Marsa, no bo nie mają ziemi. Albo zbawiam sobie platformę lotniczą w wodach międzynarodowych i tam będą miały płatne podszkoły. Tak. Jak teraz właśnie właśnie dyskusji, która tutaj została, ponieważ z mojego punktu widzenia czy czat, czy jakieś inne nazwy sztucznej inteligencji to są narzędzia, tak? Tak naprawdę, żeby sobie odpowiedzieć trochę szerzej o ich wykorzystaniu, to cały czas bym wracała do tego podstawowego pytania, znaczy, jak my chcemy uczniowie podstawy, czy ma być kształcenie uniwersyteckie w tym kontekście, co profesor Szwedzik mówił o inteligencji w przyszłości. Nie chcę się podchodzić, jak rozumiem, no nie tak jest to się w tym pytanie,
to jednak warto wchodzić właśnie w to tło, w te konteksty, tak? Bo tak naprawdę od tego, jak my zdefiniujemy, czym ma być kształcenie uniwersyteckie, będzie zależała nasza odpowiedź po wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji. No możemy na bieżąco, tak jak to robią w tej chwili, tak jak to robią już niektóre wydziały, szczególnie nauczyciele akademicy, wprowadzać pewne zasady, tak, dotyczące wykształcenia na przykład. Ale ostatecznie to, te zasady systemowo będą zależały od tego, czy uznamy, że na przykład umiejętność pisania rozprawy, eseju jest istotna w naszym kształceniu uniwersyteckim, czy nie. Te umiejętność taka ludzka, tak? Czy może dotyczamy współpracę ze sztuczną inteligencją, może zależy nam na tym, żeby to od nas wychodzili absolwenci z taką umiejętnością, bo uważamy, że ona jest ważna dla i dalszego funkcjonowania w społeczeństwie cyfrowym, tak? Nie wiem. Natomiast myślę, że odpowiedzi wcale nie muszą być takie oczywiste, bo tak jak tutaj socjalista mówiła o tym samochodzie autonomicznym, tak? Mówiła zakończy. No właśnie, ale można sobie zadać pytanie, a czy umiejętność kierowania pojazdem będzie znacząca? Znaczy, w takim sensie, jak nie wiem, prawa rogi. Tak, no jak się nie umie tam uprawiać rogi, to może w sytuacji braku gospodarki, głodu i tak dalej, nie posadzę sobie do żywca. Więc no, może się przydać. No może się przydać, tak, ale to jest takie, no takie zainteresowanie. Zajmujemy to, jak sobie na to odpowiemy, to tak możemy przystąpić do szerszej dyskusji o tym, jak wykorzystywać tą inteligencję. A drugi moment, który mnie bardzo zaciekawił, myślę, że chyba tutaj jeszcze tak nie potrzebne. Ja nie mam odpowiedzi na to dobrej, ale samo pytanie mnie zaciekawia. To są te przewagi produktywności. To jest znowu to, o czym tutaj była mowa. I to jest bardziej w kontekście nauki i pracy akademickiej. Jakie te umiejętności współpracy ze sztuczną inteligencją będą pewnie bardzo rozłożone. To znaczy, że już za chwilę, to czy ktoś potrafi pewne takie rzeczy jak pisanie maili, czy po wspominaniu tej pracy badawczej, czy tą inteligencją, czy pewne rutynowe czynności wykonywać szybciej za pomocą sztucznej inteligencji, skupić się na tych głębokich, kreatywnych, nierutynowych, to pewnie stanie się pewną przewagą całych uniwersytetów, a może całych krajów, nie wiem, państw. Jak tak na to spojrzymy, no to bardzo takie palące staje się pytanie o to, jak w ogóle jesteśmy tego zbudowali. Bo to wszystkie rozmawiają, tak, no, spotkajcie się z nami osób, które, jak rozumiem, są zainteresowane, dużo z Państwa bardzo dużo wie na ten temat, ale jeśli spojrzeć na całe środowisko akademickie, to na razie jest to nie tego, gdzie raczej mam wrażenie, że przybierają takie nastroje niepokoju, tak, i takie postawy, z czym, co z tym zrobić, tak? Więc myślę, że to jest bardzo ciekawy problem. Właśnie kwestia tej przewagi produktywności wynikającej z umiejętności współpracy. Tak, ja myślę, jeszcze tutaj zgodzę, że jest kluczowe i że jesteśmy chyba najlepszym miejscem do tego, żeby się rozwinąć. Ponieważ nie jesteśmy Oxfordem, Cambridge, nie jesteśmy top 100 uniwersytetów, jesteśmy tam w pierwszej 500, no ale chcemy być coraz wyżej. Jednocześnie to w Polsce to my kształcimy tych dobrych prawników, dobrych ekonomistów, dobrych lekarzy, nie tylko dobrych pracowników IT, którzy niestety u nas nie kończą studiów często, tak? Tylko nawet pracy licencjackiej czasami nie piszą. Natomiast właśnie mamy szansę, tak? To jest moim zdaniem ogromna szansa, żeby jakby nowe rozdanie, tak? Żeby w tym nowym rozdaniu być wyżej. W pierwszych wersjach prezentacji, tych zrobionych przez doktora Hartego, było sporo o etyce. Ostatecznie ja podjąłem decyzję, żeby to skrócić, no bo ja po pierwsze, nie umiem dużo mówić o etyce, a po drugie, i to jest chyba ważniejsze, Oxford i Cambridge nie zdobyły pozycji etycznie, czy Stany Zjednoczone zdobyły ją na kolonializmie, na kradzieżach, rzeczy z Egiptu, z Chin,
na niewolnictwie w Stanach Zjednoczonych, więc no sorry, to że będziemy się zastanawiać, czy etyczne jest wrócenie przepisu. No nie, to jest na pewno bardziej, etyczne od niewolnictwa. Więc to powinniśmy moim zdaniem wykorzystać tę szansę i jakby nie zakopywać się w filozoficzno-etycznych dyskusjach, które są, widzę, że tutaj niektórzy się nie zgadzają, ale to jest moje bardzo egoistyczne podejście tutaj, jeśli tak. Bo powiedziałem, że nie kupię w tym kwocie. No dobra, ale... Jak był to? Więc czekaj, no to będziemy produkować dużo miałkich, mało odkrywczych i mamy, wchodzimy w tyranię miarę. Ja jestem informatorowym, mam obserwować źródeł wiadomości w punktach zgodności. Moje takie początkowe doświadczenia z WPTM wskazują na to, że współpracy z WPT wcale nie zwalnia nas z jakby wzmacniania naszych kompetencji informacyjnych, a może nawet wręcz przeciwnie. Daję przykład, odpytywałam tą podnośnika po jakimś temaciku, no i on sam z siebie powiedział, on kilka dni napisał ten produkt, bo to zawsze jest pan wstęp, rozwinięcie zakończenia i że przykładem może być taka i taka publikacja. No i oczywiście od razu wróciłam się do sprawdzonego publikacji. Nie mogłam w żaden sposób znaleźć, bo już mam naprawdę dużo kompetencji, jeśli chodzi o wyszukiwanie informacji. No więc zadałam pytanie, gdzie ja mogę znaleźć, tak trochę przekornie napisałam, w którym artykule mogłabym znaleźć tę publikację. No nie przepraszam, że w artykule nie, bo to jest książka. I podaj mi wydawcę, rok, ten. Bardzo dokładnie. Sprawdzałam u wydawcy publikację, tam jej nie ma. Czyli wydawca mnie podaje, że taki tekst powstał. I oczywiście zaczęłam podrążyć, bo traktuję to jak wyzwanie. I co się okazuje? Gdzieś w jakiejś publikacji ktoś podał przepisa, czy tam bibliografii, tak sformułowane o wysłanie do źródła. I teraz tak, to się pomyliło. To nawet nie pomyliło, recenzowano bardzo wiele prac, tutaj z zakresu czy naukoekonomicznych, czy przedmiotów, proszę nekta. To, co znajdujemy w źródłach, to jest czasami bardzo nawet, ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest ksiąg, to jest artykuł pracy zbiorowej, czy to artykuł czasopisma, czy to pisma w mediach społecznościowych. Po prostu ludzie czasami biorą tak publicznie, już nie powinniśmy tego robić. No więc właśnie, ale no ten przykład daje mi dużo do myślenia. Tak, że jednak jako wydawcy, jako ludzie, którzy mają uczyć rzetelności, badaczy, no. AI nas całkowicie zmienia. Znaczy, już są kilka programy do tego, żeby tworzyć przepisy i bibliografię. I notorycznie zmyśla, więc trzeba uważać na to. I to tak dość przekonujące. Na przykład patrzę, nie znamy tego autora, bo jesteśmy w danej dziedzinie, tak? Ja się zaproszę do powodu, nie znam prac z mojej dziedziny. Się okazało, że ono to miał bardzo wiarygodne, nawet potrafi odpisać główne wnioski z tych prac. A teraz nie istnieją. Ale to nie jest jakby, no to jest zarówno przeciwko tym problemom, tylko raczej tych problemów, bo on niekoniecznie nadaje się do takich specyficznych zadań i to nie jest ogromne rozwiązanie. To jest jego umowa. Ważne jest tutaj wyraźnie tego, że można uzyskać jakieś kalkulatory, nie chodzi o to, żeby nas wolnić z myślenia o jego życiu, tak? Bo wiemy, a pani chodzi o to, że jeżeli nam pomoże, to nam wycofać taki
przyczyny. Mogę nawet po zgromadzeniu, że zaprosimy do komisji, żeby generować, ale przydatne teksty, które zajęły, to potem tak w naszej odnośnym obowiązku sprawdzić, które tak pierwsze istnieją, po drugie, gdzie były sprawowane, gdzie były programy, gdzie były dane i tak dalej. Ale właśnie chodzi o to, że jest pewien kalkulator, który nie sprawił, że ludzie przestali liczyć, to sprawił, że prawie o to, czy może się mogło zrobić na rzeczach. Sprawdzam czata, tu na naprawdę napisane. Myślę, że zasada parę do 20 będzie nadal obowiązywała, że ChatGPT czy inne Jasper AI, czy inne Sonic, czy inne będą nam pomagały wypełnić taki punkt procent. I myślę, że tutaj profesor zaznaczył, że to możecie oczywiście spłacać. Równolegle pomyślmy sobie, że sam, może cała populacja się wznieść, tak? No bo zawsze będzie te 20%, które będą jakieś, powiedzmy, unikalne prądy konstruowali, unikalne kierunki badań stawiali i dlatego muszę tutaj mówić, zachwilić, tak jak 15 lat temu oglądaliśmy znaliśmy żurnale naukowe i myślę, o ile Chińczyków, tak? Tyle. Jak widzimy, jak jest Chińczyk, to praca jest o ten, tak? A teraz widzimy chińskich autorów, którzy wyrobili się, tak? To może też my się wyrobimy z pomocą sztucznej inteligencji i będziemy na... Inteligencja amerykańskiej Chińczyków. No tak. Na wyższej takie... Ten dylemat, czy komputer nas zastąpi, czy nie, no to już mamy kolejną iterację tej fali, bo tak Marvin Minsky mówił, że to będzie człowiek versus komputer, tak? Klager, właśnie to, że następnie cała kwota jest taka, że raczej nas spowodza, tak? Też jestem dyspektykiem, tak? Miło się na nas. Okej, chciałem powiedzieć ekonomię, jest taki case, który część osób pamięta. Microsoft, przeglądarka Explorer versus Napster. To jest bardzo dobra analogia, wszystko na razie się sprawdza. To znaczy, tak, bo to było drugie zadanie w moim egzaminie. Czy jest szansa na powielenie tego samego scenariusza, czyli włożenie na przykład ID do przeglądarki, a później na przykład do systemu operacyjnego. I już ta miniaturyzacja oznacza, że już są pierwsze kroki do tego. Czyli mamy po prostu wojnę. Prawdopodobnie Google, jak się nie obudzi, przegra, to trzeba pamiętać, Napster miał 95% rynku. Wyświetliło, że Microsoft zrobił kilka błędów, które powodowały, że inne przeglądarki się źle instalowały na systemie operacyjnym Microsoftu, żeby wyeliminować konkurencję. Będziemy mieli dążenie do monopolizacji i oligopolizacji, a później monetaryzacja będzie czymś, wyjdzie z kraju. Już to jest, bo jak chcemy otworzyć Binga, tak, to jest sugestia z Netscape'a czy z innych, otwórz edit. To będzie lepiej działać. Myślę, że robimy się na konto Microsoft. A teraz proszę sobie wyobrazić systemu operacyjnego, tak jak tutaj było, że rządzony. Także polecam, jest taki fajny artykuł, który to analizuje właśnie historycznie, to bitwa się skończyła. Okej, ale mamy jeszcze technologię. To, co jest tutaj, jest demonstracją attention, mechanizmu attention, który był tam rewolucją. W 2017 zostało opublikowane, więc wiadomo, ludzie z 2013 nie mogli o tym wiedzieć, że taka attention powstanie. Attention powstało w Google. I Google ma potężne zasoby, ma być może najlepszych ludzi w swoim Google Brain, tylko ma duży koszt błędu, tak? OpenAI ma mały koszt błędu. Jeśli nie wyjdzie, to nic nie stracą, bo jej nic nie mają. Ale tak samo było z Amstelem, byli najlepsi. Na swoim. Na
Nam się podoba, że to jest tak. W pewnym sensie jest coś takiego, że prawo, tutaj jest tego, złe prawo spowodowało odcięcie konkurencji. No tak, no i tylko prawo musi, jak mamy coś do regulacji, tak? Jeśli wydajemy na w Europie na sztuczną inteligencję kilkanaście czy kilkadziesiąt razy mniej niż w Stanach Zjednoczonych, to możemy sobie próbować kazać coś Stanom Zjednoczonym, ale sami tak nic nie zrobimy. Tutaj nie mamy żadnej siły negocjacyjnej, niestety. Czy pytanie, czy w ogóle jest sens regulować, tak? To będą dyskusje na Wydziale Prawa i Administracji. Taki, powiedzmy, spektakularny pojedynek. Karta versus Wikipedia, tak? Czyli wolny model, tutaj jest innowacja, zamknięty model, no raczej nie. Czyli uważa pan, że Facebook, który opublikował te wszystkie twoje modele, jest takim... Nie wiem, dopiero zacząłem się zamknięć. Okej, to jest... Ale jest taki typ, że tutaj tam ktoś powiedział, że każdy jest dobrze do... Nie, nawet jak wymyślą jakieś specjalne sensory, które będą nas przenosić, to niewątpliwie doświadczanie będzie najbardziej niż jest praktycznie realne, a że równy będzie więcej i kupi się na to. I to jest bardzo.